Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie w nowym roku. Jak zwykle. Zimno, głodno i do domu daleko. W nowym roku nagrywamy oczywiście. Jakby coś, kto nie widział, to zapraszam na YouTube albo nawet na Mego Face'a czy na Face'a Telewizji Suwałki. W każdym razie... Podaj numer konta teraz. ja nie jestem... Wsparcie dla emeryta. Nie będę podawał tutaj konta. Dbają o swoje Mirek dochody. Przyszedł z elementarzem, znalazł tak, swój elementarz. Tak, dokładnie, oczywiście. Jakbyście chcieli zobaczyć, co to jest, to pokażę. A powiem, dlaczego to przyniosłem. Udowodnię Wam, że indoktrynacja wszelkiego rodzaju była zawsze, jest i będzie, prawda? To jest akurat kalendarz rolnika z roku 50, prawda? I zawiera zdjęcie, od razu pokażę, przywódcy państwowego w tym czasie, który zresztą odczytam jego morał cały. To jest tak, 50 rok, a tu jest właśnie jego piękne zdjęcie. Drodzy Państwo, dla Mirka aż łza wokół się kręci. Dokładnie. Za utraconymi czasami. Ale dzisiaj generalnie będziemy mówili o samochodach elektrycznych i związanej z nimi indoktrynacji właśnie. O samochodach, które polecamy i uważamy, że nasi obywatele, Polacy powinni kupować. Jakie kupili w tamtym roku, jakie ilości, ile kosztuje taka naprawa samochodu, czy warto naprawiać, czy lepiej wymienić motor cały, czyli silnik, to już specjalność naszego kolegi. Powiedzmy, że jesteśmy przy domu handlowym Plaza w Suwałkach, tak? Tak i jest. I przy ładowarce, która została tutaj zamontowana dla wszystkich posiadaczy elektryków. Dlatego tu stoimy, że nie bez celu, że po prostu będziemy mówić o samochodach elektrycznych. Tak. Są jeszcze na terenie Suwałk dwie, ale w sumie to nie za dużo. Dwie czy trzy jeszcze? Raczej dwie, bo o jednej wiem, że na pewno jest przy Kauflandzie i na pewno przy tym nowym Lidlu. Natomiast coś tam się szykuje jeszcze, ale chyba nie są uruchomione. Z tego, co zarządca Plazy wspomniał, to wspominał, że jest chyba według jego wiedzy cztery łącznie, tak? Tylko ta czwarta chyba w trakcie rozruchu. No ale już coś się dzieje. Z czego nasze miasto jako miasto same z siebie jakoś postawiło? Nie, no tutaj mimo, jak wiesz, już prawie dwa lata temu mówiliśmy o samochodach elektrycznych, to byliśmy może pierwsi i wiodący, że trzeba coś z tym interesem zrobić. Jeszcze w lato, pamiętam, gdzieś żeśmy stali. Ja jako zwolennik samochodów elektrycznych, ty jako umiarkowany pesymista. Jak i zawsze. Mówiliśmy, że miasto powinno coś tam... W końcu nie, miasto żadnej ładowarki nie postawiło. Nie postawiło. Żadnej ładowarki. Nie czyli, postawiło, czyli, ale chce, zamierza. Ale chce, za dwa lata będziemy czyli, mieli autobusy elektryczne. Czekaj, czyli żeby uniknąć procesu sądowego, to z naszej wiedzy być może nikłej wynika, że miasto żadnej ładowarki jeszcze nie postawiło. Absolutnie, ale muszę powiedzieć, że po prostu, no, pewnie żaden z radnych nie wpadł na ten pomysł, bo nie ma takiego samochodu elektrycznego. Pewnie tak. 3 minuty, no moje żale. Nowy rok, tak? Podwyżka składki, nazwijmy ją w skrócie, ZUS-owskiej. Na poziomie dla przedsiębiorców na 300 zł. To jest minimalnie, nie da się już mniej podnieść 300 zł, a potem już od dochodu tam dołożyć. Chyba 9% jak będzie, to do góry ona leci. Czyli to taki prezent dla tych, co generują 70% budżetu państwa, przychodu budżetu państwa, czyli małe i średnie firmy. To taki prezencik dostały. Tutaj troszeczkę... No i ja się czuję skrzywdzony, bo tu przyszedł kolega, pełni funkcję dyrektorską w szkolnictwie i on dostał podwyżkę i do mnie mówi, ja dostałem podwyżkę. A ja też, on mówił, fajnie, ale ja mówię, ja mam więcej płacić. Mam. A składkę zdrowotną jeszcze dodatkowo masz do zapłacenia, ta zdrowotna, którą no to, nie liczysz od podatku. To ta zdrowotna, ja liczę, bo idzie na niższa krajowa, więc ona pójdzie o 300 zł chyba niecałe. Tak, ale jeśli już zrobisz zrobisz dochód, to już wtedy masz 9. No dobrze, ale to, że nie mylić pojęć. Składka zdrowotna. Ale to jest państwo obejmuje cię opieką. I teraz posłuchaj, będzie trudniejsze, nie rżyj przez chwilę. Jedna grupa społeczna chce usuwać ciążę.
Nie wnikam, tak. nie w ogóle nie oceniam. Druga część obywateli chce in vitro te dzieci, załóżmy, sprowadzać na ziemię, tak? Chce mieć dzieci. Też tak, ma prawo. Tak, to tak. Wszystko wiąże się z jakimiś kosztami, z pieniążkami, tak? Tylko ja tak sobie leżałem, myślałem, że przecież my do dentysty nie możemy się dostać. Drodzy Państwo, my się nie możemy dostać do dentysty. Nie, ja prywatnie chodzę, a chociaż no, płacę. Ja też. A dzieci nasze, że tak powiem, w szkole nie mają dentysty. Nie ma dentysty. I psychologów brakuje. A my, Mireczku, się bierzemy za rzeczy, na które nas zupełnie nie stać, które ja szanuję potrzeby, ja szanuję. Ale czy ty, mając, załóżmy, budżet na poziomie zero, powiedziałbyś dla żony, że ma tygodniówkę 100 tysięcy? Bo ma zdolność kredytową? Chodzi ci o zadłużenie państwa i chodzi ci również o spełnienie tak, ale naszego chodzi, miasta. Tak, ale, tak, ale chodzi mi też równie dobrze o to, że nie można obiecywać rzeczy, kolejnych rzeczy, w sytuacji, kiedy nie sprostało się pierwszym założeniom wariantowym. Czyli tak, dostępu do lekarza, do dentysty, do pierwszej potrzeby lekarza, do interwencji w sytuacjach kryzysowych. Czyli mamy nie budować na kredyt? My już jest leżymy, drodzy Państwo, i ja jestem załamany, bo my leżymy, bo coraz się dokłada tylko tyle, że damy, z czego wy będziecie brali, bo ja nie wiem. Ale chcemy wybudować bibliotekę w Suwałkach nową. Jak mamy za co, jestem za, ale jak mamy długi, to jestem przeciw. No więc właśnie, o to chodzi. Po co ją budować, bo skoro ona w przyszłości stworzy nam wielkie koszty utrzymania. Ona nie zarobi na siebie. Ale Mireczku, czy ty zauważyłeś, bo my z Mirkiem różnimy się politycznie, że już tak, że tak się rozpędziliśmy, że proszę Państwa, możemy tylko łbami rozbić mury. Dobra. Bo już jest fino. To było z moich żali tyle. I samochody elektryczne. I samochody elektryczne. Oczywiście. Stoimy tutaj przy ładowarce, gdzie każdy może się przyładować. Przyładować. Jako zwolennik samochodów elektrycznych już dosyć dawno występowałem. I w międzyczasie niestety nastąpiła podwyżka cen energii elektrycznej i na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że samochody elektryczne są opłacalne, jeżeli ładujecie je w domu. W domu, korzystając z tej ulgi w stawce, powiedzmy, za kilowatogodzinę, ale macie tam pewien zakres, bo potem tam to skacze. Czekaj, wszystko. Ja akurat mam z tym do czynienia. Najlepiej ładować, proszę Państwa, kiedy jest słońce i ta energia nie jest oddawana do sieci, tylko spożyta przez Was. Czyli jest taka mocna energia wtedy. Tak, a później to przychodzi, że jest, przepraszam z tego. Czyli jest słabsza energia. Nie, droższa. Napięcie. I to grubo droższe. Ale napięcie niższe. Nie, ale powiedzmy warunki sprzedaży energii się zmieniły w taki sposób, że nie możecie Państwo sobie tej energii odłożyć. Dobra, oczywiście. Musicie ją zużyć. Ale to mówisz o to mówisz, jak ktoś posiada panele, tak. I to był temat. Bo wtedy by to się bardzo opłacało. Tak, auto elektryczne panele. Tak, a ja mówię o sytuacji, kiedy nawet nie masz paneli, ale ładujesz samochód elektryczny u siebie tam w garażu czy pod garażem. I to się opłaca, dlatego że mamy teraz do połowy roku zniżkę na te kilowatogodziny. A to nie do 2000. Do 2000 kilowatów, przecież to jest moment. Ale później, jak przekroczymy, to też jeszcze nie jest taki skok cenowy jak na ładowarce. Bo ładowarka to jest 2 zł za kilowatogodzinę często, 1,90 zł do 3 zł za kilowatogodzinę. Czyli przybitka jest na 100%. Tak, to jest oczywiście, zarabiają na tym duże 100%. Pieniądze oni. Korzystając z własnej jeszcze sieci, to się opłaca. Przeciętny samochód elektryczny mały zużywa 15 kWh na 100 km. Jak sobie przeliczycie, nawet gdyby była to złotówka, to jest 15 zł. To nikt nie osiągnie przy tej cenie paliwa tego wyniku. Ale jak już się naładujecie, załadujecie na ładowarce, no to będziecie mieli ten sam wynik, co za paliwo. Ale jeszcze musisz powiedzieć, Mirek, że jak kupisz elektrykę, to masz tam parę procent tego zwrotu, tak? Jest dofinansowanie do ładowarki. Jest dofinansowanie do ładowarki z Urzędu Marszałkowskiego, z tego co pamiętam. I jest dofinansowanie do auta, odliczenie do auta elektrycznego. Ale to ciężko wszystko osiągnąć. Nie, to ja nie. Powiem, ulga za montaż fotowoltaiki jest na poziomie 6 tysięcy i w ciągu 7 miesięcy jeszcze nikt jej nie widział. No mówię, że to jest trudne do dostania i to jest zawracanie gitary, można powiedzieć. My trzymajmy się faktów, ostrych faktów. Samochód elektryczny w dzisiejszych czasach, można powiedzieć, opłaca się nadal, ale dla pewnej grupy odbiorców i głównie dla tych, którzy generalnie rzecz biorąc jeżdżą dookoła komina, czyli dookoła miasta. Tylko po mieście. Tak, bo kto się wybiera w trasę, to trudno mówić o opłacalności i szarganiu nerwów, bo podjeżdża ładowarka zajęta, trzeba czekać, czas leci. W tamtym roku Polacy zakupili prawie
500 tysięcy nowych samochodów. To jest przeskok niesamowity. To jest jeden z największych wyników. Tam 475 tysięcy i tak dalej. Z czego prywatnie kupili tylko 170 tysięcy. Czyli ponad 300 tysięcy gdzieś, ponad 300 tysięcy oni kupili to na firmy. Z tego kupiono tylko 17 tysięcy nowych samochodów elektrycznych. 17 tysięcy. Czyli kropla w morzu, nieporównywalnie, to jest 10% samochodów prywatnych, można powiedzieć, czyli nie cieszą się powodzeniem. Ta indoktrynacja względem tych samochodów elektrycznych, OZE i oszczędzania, no to troszkę u nas przybrała niewłaściwe formy, bo jest za duża. Te samochody elektryczne w tej chwili są marginesem. Ciągle nas indoktrynują. Kalendarz z 50 roku dla rolnika, poradnik rolnika i tak dalej, politycznie uzupełniony, to co mówiłem, i ten przywódca narodów mówi: przed wsią polską, przed milionowymi masami chłopów pracujących stanęło dziś olbrzymie zadanie przebudować i ulepszyć życie wsi polskiej, podnieść dobrobyt i kulturę mas ludowych. Trzeba, aby znikła wreszcie i aby znikła raz na zawsze nędza. Czy to jest adekwatne do dzisiejszych czasów? U nas tak samo jest. Służba zdrowia ma być dostępna. No. Lekarze mają być na żądanie. No. Aby dziecko chłopskie miało dostęp do wszystkich szczebli oświaty i nauki, trzeba wyrwać jak najszybciej milionowe masy mało i średnio rolnego chłopstwa z dotychczasowego upośledzenia gospodarczo i kulturalnego. I tu wszędzie piszą rolnikowi, jak ma uprawiać ziemię, oczywiście z tą domieszką właśnie jednokierunkowej partyjności i tak dalej. No i to nastąpiło, teraz też, ale hasła są aktualne. Mówię, 50 rok po wojnie, nie? I teraz my dostajemy posty, wszystko. Słuchajcie, kupujcie tylko samochody elektryczne. Nie. Nie, bo tu jest taki błąd. Tutaj trzeba inaczej to ująć. Trzeba tą świadomość budzić w tej chwili, że co jest do właściwego kupienia jako samochód. Otóż Polacy odpowiedzieli: hybrydy benzynowe, samochody, i ten w tym wyniku, który tam jest, to tych hybryd jest mnóstwo. Czyli jest takie pośrednie rozwiązanie, że mają trochę elektryczności te hybrydy, ale jaką mają zaletę? One są rzeczywiście oszczędne. No te hybrydy średnie, one palą 5 litrów na 100 km. To działa, proszę Państwa. Mirek, ja teraz monolog. No, śmiało. No, to wszyscy mówią właśnie o tej super elektryczności. Drodzy Państwo, mówią o tym, jak to będzie się lepiej oddychało. I wszystko to prawda, tak? Tak. Tylko za tym, proszę Państwa, wszystkim jeszcze za to ścianą dopiero jest tak jak na jakieś na ulicy Kościuszki w dawnych latach. Z przodu fasada, z tyłu, kurde, autostrada. No i z tyłu, proszę Państwa, jest tak. Ludzie powinni o tym wiedzieć, skąd to się wzięło. Te akumulatory się wzięły z Afryki. Tak. Zajechane dzieci, tak. Upodlonni ludzie. Tak. Potem mamy kolejną kwestię. Nie potrafimy posprzątać lasu, nie potrafimy dopilnować, gdzie śmieci wysypujemy. We Wrocławiu ostatnio, wydaje mi się, znowu znaleziono wysypisko, na którym zbiorniki z cieczo się porozszczelniały, w grunt się dostał straszna rzecz, nawet nie wiadomo co to jest, tak? Z Litwy wieźli nam ostatnio całego tira odpadów. Tak. Zatrzymano ich. My nie potrafimy sprzątnąć wokół siebie, nie potrafimy dopilnować i nadzorować transportu niebezpiecznych odpadów, a my się bierzemy za zielone płuca świata. Ale wiesz, kto zamówił te odpady? Jeden człowiek z Warszawy gdzieś miał firmę. A znasz tu okolicznych ludzi, którzy też zamawiali odpady? Bo mamy coraz więcej spraw prowadzonych przez prokuraturę, tak, że ludzie wybudowali takie firmy recyklingu jak nie działają. W klasycznym filmie. Ta pani przyszła w tym futrze i wyszła w tym futrze. I nie jest prawdą, że handlowała. Nie wiem, co powiedzieć po prostu. Ale wiecie, czemu nie wiem, co powiedzieć? No bo wszyscy wokoło to widzimy. Mówią sobie. Jak baran też klepie, nic nie robimy. Tam w głębi duszy trawimy to, zęby zgrzytamy, tak? A to wszystko się dzieje na naszych oczach. W tym wypadku, jeżeli chodzi o samochody, przyjeżdża do ciebie klient, prawda? Ma dieselka i na przykład nierówno pracuje, prawda? To co mu doradzisz? Będziesz naprawiał na przykład, bo mówisz tak, no to trzeba rzucić głowicę, zrobić zawory, wymienić wtryskiwacze i powiedz mi, Mirek, ile by to kosztowało? To jest zdycha, minimum na najprostszym motorze, ale no. 10 tysięcy, ale to tak nie wygląda. Żeby stwierdzić i zweryfikować elementy układu wtryskowego głowicy, to trzeba taki silnik wymontować z pojazdu i rozłożyć w pył.
rozłożyć w pył i potem podać to czynnością sprawdzającą. No. Czyli tak, w mojej ocenie wiedzy 99% warsztatów nie ma takiej zdolności, więc tak, układ wtryskowy wyjeżdża do jakiejś firmy zewnętrznej, która testuje te układy wtryskowe, wysokiego ciśnienia pompy i wtrysków. Głowica trafia na warsztaty szlifierskie, gdzie tam szczelność jest sprawdzana, ewentualnie wszystkie przygnie, płaszczyzny, szczelność zaworów, i dopiero na nowo. No ale to już sama weryfikacja daje nam koszt dychy. No dobra, i teraz dochodzimy do takiego właśnie problemu. Dzisiaj to są koszty napraw, to są olbrzymie ale koszty. Ale Mirek, ludzie zdają sobie sprawę, że ci przerywa. Mi Unia na to znalazła rozwiązanie. Jak? Wszystkie uszkodzone motory czy skrzynie biegów dyskwalifikują pojazd i wycofują z eksploatacji. No. Ale czy to znaczy w sensie, że nie możesz wymienić Nie będziesz tego mógł silnika? Tego wymienić, nie. Nie będziesz mógł motoru wymienić? Nie. No. I nie będziesz mógł tych napraw głównych robić? Ale i to jest metoda na co? Na to, żeby wyeliminować pojazdy. Ja nie mówię o naprawie głównej, ale mówię o tym, że z innego samochodu motor będę mógł wymienić sobie, prawda, jako człowiek, bo to się nie opłaca. Jeżeli ja dziś motor kupię za 6 tysięcy, a ty mówisz, że trzeba naprawa kosztuje 10 tysięcy, czyli trzeba wymienić. No ale ja mam na warsztacie taki przykład. Motor kosztował, klient sobie sam zakupił 6 tysięcy, no ale przywiózł goły motor. Trzeba wybrać stary motor, przyłożyć osprzęt, w międzyczasie wymienić uszczelniacze po drodze uszczelki i czego nie ma? I ponad dychy nie ma. No powiedzmy, że będzie musiał ze 3 tysiące do motoru dołożyć i też jakie 3 tysiące? To robota jest minimalny, koszt naprawy, netto. Słyszycie państwo? Także... Słuchajcie, nie było to głupie, co Polacy zrobili w tamtym roku, że kupili te prawie 500 tysięcy nowych samochodów, bo tak naprawdę już jesteśmy, jak to się mówi, blisko Europy. Ale Mirek, i tej niemieckiej jeszcze... 6 lat samochód, sprzedaj go, się pozbyj, może na recykling kup nowy, bo nie będzie ci się opłacało go naprawiać. I trzeba będzie zmienić głowicę, ale i tak dalej. Ile będzie kosztowało? Majątek, w ogóle nie rozmawiajmy. No, dokładnie. Ale, słuchaj, rozmawiamy sobie tak na luzie o tym, ale państwo na pewno widzicie, wszystkich sieciówki zawalone są jakimiś akumulatorami, nie powiem z czego. No, jakieś super narzędzia. Tak. Ja to próbowałem testować w warsztacie, to się nie nadaje nawet na jeden dzień pracy. To... Nie, w ogóle, nawet na jeden dzień się nie nadaje. I sobie pomyślcie państwo, globalnie, w całej Europie, ile tego śmiecia zostaje produkowanych bezsensownie. Teraz weźmy auta. Wiecie, drodzy państwo, jak się wycwanili producenci? Patentuje się pewne rozwiązania, czyli tak naprawdę w nowych pojazdach, najnowszych generacji legalnie nie można zrobić tam niczego. Ostatnio był taki przykład takiego pojazdu z 22 roku i on miał drobną kolizję i nie można było go uruchomić. Trzy serwisy tym się zajmowały, prywatne, kilka prywatnych, trzy firmowe, w końcu któryś czwarty w Polsce rozwiązał problem, a chodziło, drogi Mireczku, tylko o to, że nie były zsynchronizowane sterowniki, po prostu rozjechały się sterowniki i nikt nie miał na tyle wiedzy, poza serwisami i samymi serwisami, żeby to zrobić. I teraz co z tego wynika? Zaplanował, że będziecie mieli ten swój kredyt albo spłacony, albo w trakcie i tak naprawdę żaden wpływ na niego. I proszę państwa, do czego żeśmy doszli? O czym my tu mówimy? Mówimy o tym właśnie, że jak producenci samochodów doprowadzili do stanu takiego, że żeby naprawić ten samochód, to się nie, mimo wszystko nie obędziesz bez ich tam, prawda, programów na komputer i tak dalej, żeby stwierdzić uszkodzenie. Ale to się urodziło już w 90-tych latach. Proszę państwa, już wtedy trzeba było płacić równowartość samochodu małego za jakieś nowe oprogramowanie. Dlatego też część firmowych serwisów padła. Powiedzieli, na litość boską, nie będziemy kupować nowych programów. No ale wspomnijmy w suwałkach, ile jest serwisów? No dlatego. Ile ale jest? Między autoryzowanych serwisów? Żadnego. No, ale dlatego, że poza ciężarowe. Mały, bo dochodowość u nas jest ograniczona, ilość osób osobowa, to już jest serwisy nie utrzymują. No taka jest prawda, jeżeli producenci stawiają takie wymagi na narzędzia serwisowe, a potem te oprogramowania i komputery, to jest chaos. I teraz jeszcze wracając do tego, proszę państwa, do tego diesla, tego sławnego diesla, o którym tam, że tak powiem, dziadkowie nasi opowiadają, że to super, najbardziej oszczędny pojazd i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, ja już parę lat żyję na tym świecie i tego diesla zacząłem poznawać w 60-tych latach, nie? 60-te, 70-te i muszę wam powiedzieć, to był doskonały motor w samochodach również osobowych. Było dalej tak, kiedy on już świetnie działał i tak chodził i robił te milionowe przebiegi, to przyszły później takie czasy, prawda, że Boże,
to zbyt długo chodzi. Nie kupują nowych, prawda, jak to się mówi. I nawet później jeszcze go sprzedają do Afryki i w Afryce chodzi ten Mercedes. Więc co zaczęli robić? No zaczęli szukać oszczędności, przyszła ekologia, prawda, nowe tam euro 4, euro 5, euro 6, prawda, i zaczęto stosować elektronikę. Ba, potem powiedziano, ale ten diesel truje, no truje, prawda, bo to za dużo pali. Co zrobimy? Zrobimy, proszę Państwa, katalizator dla tego diesla, tego DPF-a damy, mówię, wymyślono, prawda? DPF, a on się będzie... FAP to już tak. Najnowszy. To tak, co... nie, no ale mówię, już mówię, taki przeskok zrobiłem, ale zaczęto żyłować moce w stosunku do litrażu. Zaczął się pewien problem. One, już tak żyłowano z nich mocy i ekologię, że one zaczęły żyć coraz krócej, a jak trafiły na kierowcę z dobrą, solidną nogą, to w ogóle krótko żyły. I co? Teraz zapchany DPF do majstra. No to co, wypalanie, prawda, do tego jeszcze te zawory obejściowe wymienić, tego ile to będzie kosztować, jak przyjedzie gość taki? Ale musieli Państwo zobaczyć, jaki jest nagram, bo zazwyczaj no. To tak idzie z marszu te wypalania. Musieli Państwo zobaczyć, jak wygląda proces wypalania tak. Silnika diesla. I kłęby dymu, jak walą. W sposób, który przewidział producent. Fabryka, ale to wypalanie w trakcie jeżdżenia. Tak? Nie, statycznie. Cud kłęby energetyczny. Kłęby, tak. Kłęby białego dymu, no. Ropy, podwyższone temperatury. No. Silnik na poziomie no. 3000 obrotów, 40 minut. I te wszystkie syfy są i tak wyrzucone na zewnątrz, na końcu. I tak zepsuto osiągnięcia prawdziwego silnika diesla, który rzeczywiście po dziś dzień się sprawdza w samochodach ciężarowych, dostawczych i również sprawdza się w osobowych, jeżeli ma duży litraż, ale nie ma tej nadmiernej elektroniki, nie ma tych DPF-ów. My to można powiedzieć, że jesteśmy trzeci świat, Europa wschodnia, zacofana, ale już jak ktoś się interesuje tym, co się dzieje za granicą, to drodzy Państwo, się zainteresujcie, co się dzieje w tej chwili w Niemczech. To jest pacyfikacja. Pacyfikacja wszystkich poglądów ekologicznych. My powinniśmy wyciągnąć wnioski właśnie tych, którym to nie wyszło, a nie brnąć w to, co już nie wyszło. Wyciągamy wnioski, bo nie dopłacamy do samochodów elektrycznych, tak jak Niemcy, bo Niemcy kupowali, ale mówię tylko o samochodach, nie? O temacie samochodów. I mówi, może nie dopłacajmy do tych samochodów elektrycznych. Mnie jedna rzecz zastanawia, że jak my szybko odnajdujemy się w tym momencie, gdzie trzech nie trzeba dopłacać. To jak szybko my się odnajdujemy tam, gdzie nie trzeba dopłacać. Wszystkiego dobrego. Do następnego programu.